22-latka zaginęła po imprezie. Policjant musiał ją wynieść z lasu na rękach. Chwilę grozy przeżyła rodzina 22-letniej kobiety, mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego, która nie wróciła z przyjęcia urodzinowego do domu. Bliscy zawiadomili służby. Policjanci odnaleźli wyczerpaną 22-latkę w lesie. Jak relacjonują, kobieta miała problemy z poruszaniem, dlatego jeden z policjantów wyniósł ją z lasu na własnych rękach. 22-latka nie wróciła z urodzin do domu. Policjanci odnaleźli ją w lesie. Jak informuje świętokrzyska policja, w minioną niedzielę dyżurny ostrowieckiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 22-letniej mieszkanki miasta. Bliscy zaalarmowali policję, że kobieta była na imprezie urodzinowej, ale wracając, nie trafiła do domu. 22-latka straciła orientację w terenie i zupełnie zabłądziła w lokalnych lasach. Policjanci natychmiast przyjęli zgłoszenie i ustalili wstępnie rejon, w którym może przebywać kobieta. Udało im się także nawiązać połączenie telefoniczne z poszukiwaną. 22-latka za pomocą kamery w telefonie pokazała policjantom rejon. Dyżurny ostrowieckiej policji wysłał podwstępnie wytypowany rejon, w którym mogła znajdować się poszukiwana 22-latka patrol funkcjonariuszy. Kobieta cały czas była w kontakcie telefonicznym z policją. Mundurowym udało się nawiązać kontakt telefoniczny z 22-latką, która podczas połączenia, za pomocą kamery w telefonie, pokazała policjantom teren, w którym się znajduje, relacjonuje świętokrzyska policja. Kobieta była wyczerpana. Policjanci wynieśli ją z lasu na rękach. Policjantom dzięki transmisji w telefonie udało się wychwycić charakterystyczne szczegóły i szybko ustalili, gdzie 22-letnia kobieta najprawdopodobniej się znajduje. Jak relacjonują, po niemal godzinie marszu w bagnistym terenie, policjanci odnaleźli wystraszoną kobietę. 22-latka była bardzo zmęczona, podczas wędrówki zgubiła buty. Z uwagi na fakt, iż zaginiona była bardzo zmęczona, a na domiar złego podczas wędrówki zgubiła buty i miała problemy z poruszaniem, funkcjonariusze na rękach zanieśli ją do najbliższej drogi, gdzie została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, poinformowała policja. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów, a także przytomnego zachowania rodziny 22-latki, akcja poszukiwawcza miała swój szczęśliwy finał.